Raczej swoim skokiem, chyba swoim skokiem. Zobaczmy, jaka będzie odpowiedź. Ja myślę, że Tomasz myśli o zaatakowaniu pozycji Vettera. Oczywiście stać go na to, żeby rzucać ponad 90 metrów, pokazywał to, ale czy to jest ten moment sezonu, czy otwarcie sezonu to jest ten czas, kiedy Röhler, mistrz olimpijski, pośle tak daleko oszczep, zobaczymy. Czwarta próba Niemca, zobaczmy, gdzie leci oszczep, to będzie daleko, wow! Ależ wynik, zdecydowanie, wow! No na pewno pobija tutaj rekord sezonu, to w ogóle nie ma wątpliwości, ale teraz zobaczmy. Pięknie to zrobił, 93 metry, to jest rekord życiowy na pewno. Ale słuchaj, to może być drugi wynik w historii w ogóle tej konkurencji. Ja myślę, że on może za chwilkę uplasować się za plecami Jana Zeleznego. Zobaczmy, no tutaj ten szał radości. Jest, patrzmy, 93,90! A więc drugie miejsce w historii. Oglądamy drugi najdłuższy rzut od 1996 roku.